Siemanko mordeczki, tutaj ja, to Moden i babcia Zosia, witamy was. To jest program Szama babci Zosi. Dzisiaj babciu co robimy? Biszkopcik, tak. Na tort. Na tort, a sam tort i co jeszcze? Krem, jaki babciu będzie? Tak, krem będzie czekoladowo-orzechowy. Czekoladowo-orzechowy? W sobotę. W sobotę. Rano. Rano. Dzisiaj mamy czwartek, także pierwsza część będzie dzisiaj z pieczenia biszkoptu do tortu, a pojutrze oczywiście krem i reszta tortu. Tak. Tak jest. Także, no cóż, odmierzamy. No to za chwileczkę wam pokażę. Proszę bardzo, te jajka, o których babcia mówiła. 5, 6, 7? 7. Dobrze policzyłem, ok. No dobra, to oczywiście teraz. Teraz ważymy. Mamy taką starą wagę, bo babciu, ta, którą kupiliśmy, to nie jest taka precyzyjna, co? Nie, tam są gramy. Ale... No nagramy, a ty, babciu, nie umiesz tak bardzo nagramy, ale co nie? Ale właśnie to nie jest dla mnie takie dobre. No właśnie, bo no. To jest oczywiście tyle babci. Tyle jest jajek, zaraz cukier wezmę. Okej, no to robimy oczywiście po domowemu pirazę oko. Musi się tutaj oczywiście wyrównać. Ile, babciu, w takim razie będzie? No to tego cukru? Co jajka. Mhm. Czyli 44 deko ma być. Nie wiem, czy to będzie widać, bo straszne światło jest tutaj. Tomek, to co jest? Deko to nieważne, ile Proszę bardzo, mąka tortowa. Musimy ją oczywiście odważyć tyle, żeby było 45 deko. My mamy krakowską typ 450. I teraz babcia, jak to babcia oczywiście, bierze, odejmuje po prostu od tej wagi. Tak, żeby było idealnie. No, tak jest najwygodniej po prostu. A może za mało? Mhm. Nie, jeszcze trochę. Jeszcze dużo nawet. Okej. Także też 44 deko mąki, tak? Mhm. Ile wyszło? Jeszcze chyba mało. Dobra, widzimy się za chwilę. Okej, babciu, co teraz dałaś? Soli. Mhm, soli. Okej. I teraz cukier waniliowy. Gdzie waniliowy jest tutaj. No, niestety nie mamy prawdziwego cukru z prawdziwą wanilią, więc dajemy waniliowy. Mhm. Cała torebka. Proszek do pieczenia jest tutaj. Proszę bardzo. A na początku jest? A powinien być jakiś. Nie wiem, czy nie będzie za mało. Okej. Łyżeczka. Dobra. Okej. Łyżeczka proszku do pieczenia. Szczypta soli. 44 deko mąki. Teraz już oczywiście jest więcej. No i cukier wanilinowy, ale to ile, babciu? Cała torebka będzie? No już nie wiem właśnie, czy chciałam dać. Chyba. Możesz całą. Tak, całą torebkę. A pokaż, babuniu, ile ma cukier wanilinowy w torebce. 16 gramów. Okej. Dobrze. Okej. Wszystko zważone. Teraz. Proszę bardzo. Jajka lądują w garnku.
I trzeba oczywiście skorupki też oddzielić. Razem, babciu, te jajka. Okej. Jajeczka. Połowa. No to jeszcze jedziemy. Przynajmniej ja zjem racka kawałek. No bo właśnie. A nie z makiem. No właśnie, bo babcia nie lubi smaku, co nie? Nie mogę. Mhm. Lubiłam, ale teraz nie mogę. Pan ten sąsiad mi wczoraj proponował ryby. Który? Ryby. Michał. Aha. Mówi, że złapał dwa karpie takie duże. O kurde. Ja mówię, nie da rady. Mhm. Przez okno, mówię, pan Zosiu, rybki. No. No widzicie, no tak już z babcią jest. Niestety nie da rady już. A miodu to chyba nigdy nie mogłaś, co babciu? Zaraz mam bąble. No właśnie, alergia. Miodu. Mhm. Także teraz, proszę bardzo, mamy tutaj już jajeczka. Okej. Okej. No nie wiem. Nie mogłam włożyć. No właśnie. Że nie kiszczone było to. Mhm. A teraz bardzo wysokie obroty. No nie wiem, ale wiem jedno, że muszę telefony zmienić, ponieważ bateria pada. Także jeszcze tylko ostatnie ujęcie tym telefonem na masę jajeczną i babcie i lecę po drugi telefon. Proszę bardzo, mamy już nasz biszkopt zrobiony. Bo to wiesz, ta szyba. No wiadomo, proszę bardzo, upieczony biszkopt. Teraz tylko zrobić. A to z wierzchu bardzo dobre będzie. No na pewno. Jak się skroi, to bardzo dobre. Będzie idealne do pochłupania. No dobra. No to pora na... Co? Na miniaturkę. No to do zobaczenia, mordeczki. Do zobaczenia w następnym odcinku. Mnie tam nie widać nawet. No to teraz babcię widać, proszę bardzo. No. Proszę bardzo, babcię już widać. No, ale to jesteś na pierwszym planie. No właśnie, bo kurde największy. No cóż, do zobaczenia w następnym odcinku. W sobotę robimy kolejną część. A to będzie krem i przekładanie tortu. Do zobaczenia, trzymajcie się, wielkie pozdro. Papatki!